Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą. Część druga. Mistrzowie. Etnografia w archeologii, czyli wspomnienie o profesorze Kazimierzu Moszyńskim. No i niezwykle pobyteczne okazały się także te studia etnograficzne wówczas. Zawsze rodzi to problemy, jak dalece ta etnografia czy etnologia jest użyteczna w badaniach archeologicznych. My to wykorzystujemy jako zestaw źródeł, które służy nam do wykorzystywania interpretacji naszych mało wymownych źródeł. To jest niby jakieś takie wzbogacenie. Ale niezależnie od tych takich merytorycznych pozytywów tego studiowania, 3 lata studiowaliśmy równolegle te kierunki, to była dla nas okazja w Krakowie taka szczególna, ponieważ mieliśmy możliwość poznania kilku profesorów znakomitych jak na te dyscypliny i może nawet jak na cały ten uniwersytet. Był to przede wszystkim pan profesor Kazimierz Moszyński, właściwie twórca etnografii, polskiej etnografii Słowian, znakomity wykładowca. Tak jak go sobie dzisiaj wspominam, to on z taką pasją prowadził te wykłady. Dziś to się może nawet rzadko zdarza, ponieważ natłok i obowiązki tych wykładów są tak duże, że czasem one są wręcz męczące dla tego, który je prowadzi, nie mówiąc o słuchaczach. A on to czynił z taką pasją, tak interesująco, że jego sobie tak postać, jego widzę, siedział za katedrą i trzymał tak oba boki tej katedry, tylko czekaliśmy, kiedy on ją dźwignie w tej swojej werwowe swojego wykładu. Nieprawdopodobne, także była to znakomitość dużej klasy, uczony dużego formatu. I tak w tych dość trudnych czasach, bo to były lata 50., jak ja studiowałem, początek lat 50., a więc cała głębia takiego jeszcze stalinowskiego okresu. Uniwersytet Jagielloński miał to do siebie, że nawet można powiedzieć w tych ciemnych czasach naszych dziejów, to tam był duży powiew takiego swobodnego ducha i także takiej niezależnej myśli. A przede wszystkim dominowała ta mądrość, co sobie można było najbardziej cenić. No i z profesorem Moszyńskim, co nawet teraz nawet w takich wspomnieniach swoich napisałem, to się ukaże drukiem, tak mile wspominam tą postać, ponieważ mu wiele zawdzięczamy. Była to znakomitość formatu co najmniej europejskiego. Mnie potem w moich późniejszych latach kariery, gdy zdawało mi się przebywać w różnych także krajach europejskich, zwłaszcza jak się udawałem na południe Europy, to wielu, prawie większość tamtejszych twórców etnografii czy etnologii to byli uczniowie profesora Moszyńskiego. I tak spotkałem między innymi w Wiasach tego pana profesora. Gdy tak rozmawialiśmy o tym profesorze Moszyńskim, to obaj poczuliśmy się jakoby dumni wychowankowie pana profesora Moszyńskiego. No i on mi właśnie tak ładnie to podkreślił, że o takich jak profesor Moszyński to się mówi uczony, a nie, że to jest etnograf czy ktoś uczony. A drugie jeszcze takie spotkanie miałem, które może na marginesie tych naszych tutaj rozmów bym przytoczył, ale to ukazuje także postać profesora Moszyńskiego. To w Nitrze spotkałem także jednego z wczesnych, tam to młody uniwersytet, który był jednym z wczesnych rektorów tego uniwersytetu, też był etnografem. I też się okazało, że też uczeń profesora Moszyńskiego. Czyli poczuliśmy się tak trochę konfratrami, że tak powiem. No i on mi mówi, wie pan, ja miałem taką przygodę z tym moim profesorem Moszyńskim, że w tych czasach takiego głębokiej budowy socjalizmu, jak to się nazywało wtedy, wpadłem na pomysł, żeby stworzyć takie zrzeszenie, skupienie archeologów
etnografów Słowian. No i zwróciłem się przede wszystkim do profesora Moszyńskiego, żeby on mi pomógł i wsparł tą moją inicjatywę. Natychmiast mi odpowiedział, powiedział, że no, on to całkowicie akceptuje, byle bez Słowian Wschodnich. Nie tyle, że był wrogiem Słowian Wschodnich, tylko ten mróz ze wschodu, który wiał wtedy na nas, był takim no, podnietą do takiej reakcji jego. Ale to ukazuje właśnie postać pana profesora Moszyńskiego. I to tak, pamiętam sobie tak, no, przeżyliśmy tak, że na tym uniwersytecie śmierć towarzysza Stalina, tego wodza wielkiego, no i niezwykłego obrońcy pokoju, nie? No i wtedy, w ten dzień śmierci, czy w tym tygodniu tej takiej nakazanej żałoby, każdy z wykładowców musiał coś powiedzieć o dokonaniach Stalina. A pan profesor Moszyński był zarówno językoznawcą, a także etnologiem, a kończył filozofię w Szwajcarii. No i na jego przypadł wykład, że akurat on miał odpowiedzieć o tych dorobku. No i tak wspominam sobie dziś, zresztą wszyscy odeszliśmy właśnie po tym wykładzie z takim powiewem nowego ducha zupełnie. Pan profesor przedstawił tak szerokie tło filozofii. No i na tym tle ukazał tą filozofię marksistowską, którą nam wtedy wpajano do głowy, która była taką nie tyle filozofią, co takim wpajaniem doktryny jakiejś. I jak on to pięknie, nie narażając się, na tym tle przedstawił, że to ma taki znikomy albo beznadziejny wręcz sens. Także taka postać dzięki tym studiom, także tej etnografii. Mistrzowie, archeologia klasyczna profesora Stanisława Gąsiorowskiego. Drugiego tak niezwykle mile wspominam. Znakomita postać to po prostu Stanisław Gąsiorowski, archeologii klasycznej. Nieprawdopodobnej kultury człowiek, osobowość znakomita. Każdemu z nas imponował. Tak jak to nawet mówiłem, wspominam go. Wstyd było iść na egzamin do niego, nie przygotowawszy się, naprawdę. Z nim niestety kontakt był dość krótki, ponieważ no, władza ludowa akurat ludzi o tej skali prawości, jaką on prezentował, no, nie tolerowała. No i został wplątany w taki no, proces muzealny Muzeum Czartoryskich i musiał opuścić uniwersytet. Tak, tylko półtora roku, ale wykłady jego, aż to przykro było pomyśleć, bo człowiek, który właściwie został aresztowany z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaraz jak Frank zwołał ich wszystkich na uniwersytet i zabrał ich prosto do obozu. On przesiedział w tych obozach całą wojnę. Stąd tak, on takim słabym głosem biedak mówił, ale to było tak naładowane, taką treścią, tak znakomicie przygotowane, że myślę, że te czasy już są prawie poza nami, że tak się rzadko zdarza niestety teraz. Mówię nawet i o sobie tak powiem, że też nie aż tak mi te wykłady wychodzą, choć zajmuję się tym od kupy lat.